Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No i za nieprosto i drugie ślabany. Dobra. Dzięki. Dziękujemy. Super. Co? Zamkło. Co się nie zamkło? Zamkłoby się. O Jezu. No idzie tu. Tu jest jakiś dyski. Czemu odpiąć się z pasów? Bardzo mi tutaj ten buczy, wiesz? Restauracja, melasa, turbo. Co ten myśl? Turbo. Nie? No i co? To już to? Zamieszki kemping? No i co? Na recepcję. Na recepcję, to od razu wam weźmiemy też bilet, nie? Czy idziecie? To chodzi o Mariusz nie będzie. To pójdę. Idziesz Mariusz, czy czekasz sobie? A może pójdą, że się wysikam. No, dobra. Dobra, to idziemy. Weź sobie ten telefon, nie? No właśnie, a to jest nad jeziorem? Tu? Nad jeziorem? O kurde, no dobra. To tak nie... Dobra. Dobra, dzięki. A, bo mi się to odbiera. Zapomnij coś. To wy... No. Ty, Marek, bo cię przejedzie kolej. Nie, to nie jeden, on tam będzie rezerwowany. Takie ładne ceglane, nie? Te budyneczki. No. No tak piździ, nie? Fabryka, recepcja, a jest. Nie, co tam krzyknie? Recepcja, dobrze. Dobrze widzę, że recepcja. Kurde, nie mogę sobie jedną ręką zapiąć tego guzika. Miałaś navigation? Co? Widzisz? Widzisz? Ale głośno, nie? Jakieś niesie tu echo. Co? A zapnij mi ją, zapnij mi. No. Fabryka, recepcja. To wiesz co, czekaj. Muszę sobie. Nad jeziorem. Zobaczył. Co tam jest? Kino? Recepcja. Recepcja. O, o. Co to za kolejka? Recepcja? Nie. Tu jest jakieś wejście na coś chyba. To jest ta recepcja? Wszędzie chodzi. Tam jest ta restauracja. Tu jest jakiś bar. Dobra. Mam tutaj takie... Co to jest ta recepcja? Tutaj ta kolejka do recepcji. Bura kino. Żona na niby? Tak, na dorosłych. Aha. No, bar 20. Bistro, beach bar, kluczka. A dodatkowy bar. Z kręgielnią bar, beach bar, gra terenowa. Tu nie wiem, co my mamy tyle pieniędzy. No to wszystko. Była to kolacja. O, jakie krzyki. Wypożycz rower w cukrowni. Tu jakiś rozkład jazdy. Rozkład jazdy, patrz. Wenecja, Biskupin. Ale rozkład czego to jest? Nie wiem, widzę. Tutaj kolejki. Atrakcje. Żmińska promenada, rejs statkiem Wenecja.
Muzeum Archeologiczne, Pałac w Lubostroniu, jak wam pokazuję, ruiny zamku Wenecji, Silverado City, Muzeum Ziemi i Żnińska Kolej Wąskotorowa. Czemu mnie się to tak obraca? No i atrakcje turystyczne w okolicy. Aha, Muzeum Kolei Wąskotorowej. Winnica. Tu jest jakiś cały plan tego. Magazyn cukru, magazyn wysłodków, góra kina. Zobaczcie, to chyba wszystko jest do zwiedzania. Nie wiem, zobaczymy. Pokażę się. Mistrzostwa. Marek, startujesz? No ja. Ja bym rzucił. Ale na koszulki zdarte. O, o. Wszystko jest. Nawet koszulka Mistrzostwa Polski. Co? Ewa gdzieś poszła. Taka sytuacja. Taka sytuacja. No i jedyne co, to nie ma sanitariatów na tym kempingu. Do 18 pani mówiła, że można korzystać z jakiegoś tam beach baru, z toalet. No to jest godzina 17, więc mamy godzinę. No i później jak chcecie wziąć prysznic, musicie iść na basen. Bo nie ma sanitariatów tutaj w cenie. Co mnie dziwi, no bo taki kompleks i nie ma. Po prostu może to tak, wiecie, przy okazji zrobili, że można sobie wjechać i bardziej gdzieś tam może na zwiedzanie, jak ktoś chce Żnina właśnie, czy ten Biskupin, kolejką wąskotorową się przyjechać, jako baza po prostu wypadowa, no nie ma. Może przyszłościowo będzie, nie wiem czemu nie ma, zobaczymy, także czekamy na wjazd. No i właśnie przejechaliśmy. A jest ten bar Puczka, tam jest jakiś, widać go, bar Puczka, to tam, to jest sanitary, ten czy ten toaleta. Tu ludzie mieszkają. Tu ludzie mieszkają? Może jakaś, wiesz, obsługa, wiesz, obsługa, kurczę. Tu są tamte rowy. Gdzie? A tu, te słupeczki. A tu nie ma, tu jest taki placyk. Tu w ogóle jezioro, także no cudnie, lokalizacja super, tu mi się podoba i można sobie zjeść coś nad brzegiem, no i tu się władujemy, ale tu tak w sumie ten teren taki dziwny, nieogrodzony, nie? Ale źle jest. Dlaczego? Bo ja nie będę odpinał, chyba się przyczepi. No nie będziesz odpinał, no to trzeba mu powiedzieć, to trzeba mu powiedzieć, a nie. Muszę sobie przodem stać. Czemu? A co to nam zależy? Thank you.
Zapiekankę w samochodzie. Ja dawno zapiekankę nie jadłam. No ale co tu jest? To jest takie... Aha, sałatka, focaccia, rollo jakieś. Co to jest? Proszę spytać. Zapiekanka klasyczna. Dobra, trzeba się spytać. Kochani, jesteśmy po basenie. Poszliśmy na basen. Tutaj jest tak, przy tej cukrowni Żnin. Jakiś kamień jest w tej wodzie, herbatę robię. Byliśmy w cukrowni, byliśmy na basenie w tej cukrowni Żnin. Powiem wam, że ogólnie to mi się nie podoba, jeżeli chodzi o to miejsce kempingu. Bo to jest taki jakby parking, wiecie co, nawet tu nie ma sanitariatów. Się okazało, no woda jest, można sobie nabrać i jest prąd. Cena 70 zł tutaj za dobę. No ale tak bez sanitariatu, więc my udaliśmy się na basen. Tam wiecie, można sobie skorzystać wtedy z prysznicu, no ale trzeba za ten basen 75 minut, płaci się 30 zł. My sobie jeszcze dodatkowo skorzystaliśmy z sauny, dodatkowo oczywiście płatna, ale weszliśmy na chwilę się ogrzaliśmy, takie spa sobie zrobiliśmy i powiem, że przyjechaliśmy. Mi się tak chce spać i mężowi, że to jest masakra. Chyba wiecie, ta woda jednak, sauna, to wszystko rozluźnia. I po prostu chwila, moment i będę kończyła vloga, bo po prostu tak mi się chce spać, więc zjemy coś tam. Mam tam dobrą pasztetkę, którą kupiliśmy w Gołchowie. Herbatka, jakaś tam kanapeczka z ogóreczkiem, z pasztetową i będzie kolacja. No i otoczenie wam to jeszcze pokażę, pójdę nad jeziorko, bo tak ogólnie to wam coś tam pokazywałam przy wjeździe, jak to wygląda. Jeżeli jesteście bardziej zainteresowani, bo ja tutaj nie jestem w stanie wam tak pokazać wszystkiego, to na stronę normalnie wchodzicie na Google Cukrownia Żnin i tam macie wszystko w temacie. Ale powiem wam, że tutaj nam klimat tak nie odpowiada, my się tu nie czujemy dobrze. Wjechałam, słuchajcie, na Gołchów, na to pole, od razu tak poczułam, że tam jest po prostu miejsce takie spokojne, fajne, no taki prawdziwy kemping, a tutaj po prostu to jest taki plac, czujemy się po prostu jakbyśmy byli na takim mopie przy stacji benzynowej na parkingu, a nie na kempingu, no bo to nie jest taki, no umówmy się, to po prostu nie jest kemping z prawdziwego zdarzenia. Po prostu to może być bardzo dobra baza wypadowa do zwiedzania właśnie Biskupina, do zwiedzania no tą kolejką wąskotorową, tam jest jakieś muzeum jeszcze. Tutaj jest naprawdę dużo tych atrakcji, zresztą tam wam właśnie przy recepcji była wymienione te wszystkie atrakcje, więc tam wam to pokazałam, co tutaj może być. No i w samej tej cukrowni też jest bardzo dużo, no miejsce warte odwiedzenia, no bo jest to wiadomo, tutaj zrobione po starej właśnie tej cukrowni, to wszystko poodnawiane, czy jeszcze nie wszystko, bo stoją takie budynki jeszcze do odnowienia, ale już częściowo dużo zrobione, dwa te budynki, w jednym właśnie jest ten hotel, a w drugim budynku właśnie jest ten basen, jest jakiś tutaj zabiegownia, zabiegi doktor Ireny Spa, doktor Ireny Eris. No i... Olu, masz herbatę, ale ja nie wiem, to jest straszna siekiera, zobacz, to nawet nie jest przezroczyste, ja już ci dolałem wody. Ale czemu? Że o co no bo chodzi? Tam zostawili, wiesz. A, torebkę w środku. No i opowiadaj wrażenia z... Mopu Żnin. Mopu? No, z parkingu Żnin, nie widać cię. Nie widać mnie, a nie trzeba mnie widać. Nie przecież. Trzeba widać? No, ja nie wiem. No jest tu dziwnie, jest to na pewno miejsce, które jest do odhaczenia, aż tu nie wrócimy. Nie, już tu nie przyjedziemy, bo tu nie ma po co. Chyba, nie, że. No, dziwnie tu chyba, jest. Że wiesz co, jakbyś chciał naprawdę, by ci się nudziło, gdzieś byś sobie tu zajechał i sobie po prostu jako baza wypadowa potraktować, że stajesz tu. I idziesz tak jak Marek mówi, na tą kolejkę wąskotorową, na ten Biskupin, kurde, te muzea, tutaj to są jakieś dwa, kemping, wiesz? Może to jakiś właśnie fajniejszy. Inny. No jest fajne położenie, bo jest rzeczywiście nad jeziorem, co się zdziwiłam, bo
jak zobaczyłam właśnie te budynki. Pokazałaś? Tej... Co? Że jak odwrócisz, to pokażesz. Jak odwrócę, to pokażę. A zaraz, jak sobie właśnie siedzę z widokiem na jezioro. Ale chodziło mi o to, że jak zobaczyłam ten szlaban, te budynki, to mówię, co ten Marek mówi, gdzie to nad jeziorem? A to rzeczywiście się wjeżdża dalej, głębiej. Nie widać, że to nie widać w ogóle, że to jest nad jeziorem. Za drugi szlaban się wjeżdża i jest właśnie to jeziorko. Nie, no to jest za mało kempingowe. No stoimy tak. Na parkingu, tak no jakby taki, jak cyganie. No jeszcze no. Mamy rozwieszone teraz gacie po lusterkach, więc jak tu przyjeżdżają, a tu tacy raczej... No, taka Rumunia. Raczej chyba ludzie tacy... Znaczy, no tutaj przyjeżdżają do hotelu. A dzisiaj jest niedziela, no to wszyscy tak tu chyba przyjeżdżali. No i tak, tak po prostu do restauracji, bo tutaj są ze trzy te restauracje, jakieś bary, nie? Takie, no... No, ludzie tacy, no wyfiokowani, no bo jak tak. To w niedzielę, ładnie pobierani, a my głowa w sandałach i w tym. Nie, ja miałam sukienkę ładną, ja nie miałam żadnych... Marek w starych klapkach. Marek w starych skarpetkach. I w klapkach. No wiecie, tak kempingowo, nie? My nie wystrojeni, niedziela, ale my nie wystrojeni. No ja mam sukienkę. Nakręca vloga. A reszta to tak wiecie, no na luźno, nie? Marek, chcesz coś powiedzieć do vloga? Chodź. Bo ty masz dobre tam uwagi, riposty i te sprawy. Chodź. Chodź, nie bój się. Marek, chodź. Chodź. Chodź, mi się pikuś, tu, chodź. Zwykle otwier. Ja się boję, bo tu was gwałci. Nikt nie gwałci tu, chodź. Chodź, ja nie mówię, bo my tu. On gwałci, tylko w ogóle gwałcą. Ale gdzie brzmi? Nie. O ty, zapaliłeś się świat. Tam się zapaliła przynajmniej latarka. Bo a? Jesteśmy ciekawi, czy właśnie tu nam się zaświecą światła. Mamy te... O, zapaliła się. Tak się zażyła. To się nie zapala. Ale co? Lampa. Lampy. Tam, o widzisz, tak zapaliła się. A, czyli będzie. No, siadaj, Marek, mów, co tam opowiesz o, o mopie Żnin. Mopie Żnin. Mop skład. Piję. Zero. Dark Freud. Z angielskiego. Bo to nie wolno czarne. Alkoholu reklamowego. A, ale to jest bezalkoholowe, to nie jest alkohol. No, no mówię właśnie, że bezalkoholowe. No to można. Można. Bezalkoholowe można. Nie wiem, chyba tak. Można. Można. Zero, zero. Słuchajcie, to jest, nie wiem, czy tam widać pokaż, na ekranie. Naprawdę? Ty, naprawdę zero, zero? No. Chcesz sobie spróbować, jaki dobry? No ciemne owoce. Spróbuj sobie. Nie pij po nim, bo ma zajady. Ale ja tylko zajady mam gdzie indziej. Tylko ze lodówki, bardzo zimne. Aha. No. Taki porzeczkowy soczek. Chcesz, Mariusz? Nie, nie, nie. Nie możesz. Porzeczkowy soczek. Ty coś tutaj nagrywasz, Ola, cały czas teraz? Tak, ja cały czas nagrywam. No właśnie chodzi o recenzję twoją Mopu Żnin, bo tutaj się wypowiadamy właśnie. Ja chciałem powiedzieć, że jestem jeszcze nieprzygotowany do tego wywiadu. Byście chcieli zobaczyć mnie przygotowanego, to zaraz mogę przyjść. Nowym, jak się nazywa? Anturażu. Anturażu, właśnie. To ja zaraz przyjdę. To przyjdź zaraz. Dobra. Nowym anturażu. Od razu opowiem wam, o co chodzi. Żona wzięła perukę. No to przecież już wczoraj pokazywałeś. Ale to był Bambo Bambo. Biało? A na biało jest peruka ta biała nagrana? No. Tak? To nie pamiętasz? Nie. Bo Marek wczoraj pił niedozwolone trunki ukraińskie i zapomniał już. No był, biała taka była, biała najpierw, a później była ta druga świecąca, nie pamiętasz? Świecącą to pamiętam. A pamiętasz. A białą to nie pamiętam. Nie pamiętasz? No to będziesz, no dobra, obejrzysz się na filmie, dobra, to sobie przypomnisz. To, już, to nie, to już nie przychodzi, nie, to już bo już nie anturażu nie masz. Ja wam powiem tak, tu jest, nie chciałbym nikogo urazić, a tym bardziej nie chciałbym urazić ludzi z naszej stolicy, pięknego polskiego miasta nad Wisłą, ale powiem wam, że tu króluje lans i lancerstwo w Żninie, a przynajmniej takie no wiesz, pierwsze Marku, jakby wrażenie. Jest niedziela, tak Mariusz jak powiedział, ludzie się wystroili, prawda, ładnie się chcieli sobie iść do kina czy do restauracji, no też a nie ma się co wiesz, ludziom. My jesteśmy kempingowi, więc my jesteśmy na luzie, a oni po prostu przyjechali sobie, czy do hotelu elegancko, czy do restauracji. A my poszliśmy na basen się umyć. No, bo tutaj nie ma pryszniców, więc żeśmy wpadli... Trzech dni nie mieliśmy się gdzie umyć, bo... No, cały czas na mopach i przydrożne kałuże. W Gołchowie się okazuje prysznica za darmo. W Gołchowie tak, trzeba płacić za prysznic. My żeśmy nie skorzystali.
Ale w Gołuchowie. Bo wymyliśmy się w domu, jeszcze byliśmy czyści. Ja się właśnie wymyłem w domu. Ale w Gołuchowie jest fajnie, bo płaci się 5 zł za prysznic, ale on ma bardzo jakby taką wartościową funkcję pod tytułem jest nielimitowany czas za, za tego piątka. A nielimitowany? Tak. A to super. A można płacić 2 osoby. No właśnie nie może, bo pani, nie, pani wpuszcza i pani pilnuje. Aha, pani pilnuje. No to nie, to się nie da. Ale dobrze, no 5 zł nielimitowany czas to jest bardzo dobrze, no nie tak jak w Lubiatowie. No ja Mariuszek tam, wchodzi a ciekawe, na czas. Co by pani powiedziała, jakbyś tak weszła, Ola, i 40 bite minut. No nie wiem. Wiesz co, nie wiem. Mi by było wstyd tak się kąpać 40 minut nawet sam. Chociaż jakbym zaczęła może włosy myć. Wiesz, włosy muszę umyć raz, drugi raz. Muszę nałożyć odżywkę. Ta odżywka powinna być 5 minut co najmniej na głowie. Później muszę to spłukać. Później jakbym sobie chciała ogolić na przykład pachy, nogi, coś tam, no mogłoby wyjść 40 minut. A po co w ogóle golisz? Ale nie lałabym na przykład ale po co wody. Golisz? Się, że tak spytam. No bo to nieładnie wygląda. A to nie jest tak, że mężczyźni lubią naturę? Wiesz co? Zaskoczyłaś mnie. Nie? Wiesz co, ja to nie wiem, ale ja po prostu mi to tak to przeszkadza. To taki mężczyźni z Bieszczad. O, mi to tak przeszkadza, jak gole nogi. No dobra, no to tak, oceniamy ten. Wolimy Gołuchów, na pewno polecamy wam Gołuchów, a Żnin wam nie polecamy. Żnin. Chyba, że chcecie potraktować jako po prostu... Jako przystanek w drodze. Tak, przystanek w drodze albo baza wypadowa. Albo w ogóle sobie tu przyjechać. To co mówiłeś na zwiedzanie. Albo tu wiesz, przyjechać o co i zwiedzić tą cukrownię, no bo to można no inaczej i jeszcze tu można na pewno tak, zwiedzić można cukrownię, jest ta kolej wąskotorowa, która dociera aż do Biskupina i do Wenecji, bo tu jest taka miejscowość, się nazywa Wenecja. Wenecja. I tam muzeum też widziałam. W tej Wenecji? Tak, bo jak jechaliśmy tutaj, to było dwa muzeum. Muzeum jedno pisało, tylko właśnie nie wiem gdzie, chyba ten Biskupin też. I pod szyld był znowu pod spodem Muzeum Wenecja pisało? Nie wiem. Mówię ci. Dwa no razy powiem wam, że ten, tu jesteśmy, my to jesteśmy no tak, jak no. takie trochę cygany. My, no mówiliśmy, że z basenu przyszliśmy, mamy powieszone te majty i ręczniki na... Nie zwracamy na nic uwagi, nikim się nie przejmujemy, myślimy tylko o sobie. Dlaczego? Dlaczego ty? Dlaczego? No. Nie, no bo... my tacy nie jesteśmy. Tak, jesteśmy. Nie. Ja taki jestem, bo wywiesiłem ręcznik mój brudny no? na lusterkach i na przedniej szybie. No i co? Mokry, nie brudny. No mokry, mokry. Suszy się teraz. No my też, no a gdzie mam powiesić? Ale ja tak, nie rozkładam przestrzeni. Jesteśmy nad jeziorkiem. Znaczy tego, bo nie mam, Tutaj fajnie widać. Bo jedziemy jutro stąd, to nie będziemy nic rozkładać. Jeziorko fajnie widać. No. Zaraz wam pokażę, jaki mamy właśnie widok. W uno momento. Jutro jedziemy morsować na polski Bałtyk, bo to jest lipiec i to jest bardzo dobry moment na morsowanie. Tak, bardzo. A co to robisz? O, i my tu siedzimy właśnie w przyczepie. I zobaczcie, taki mamy widok. No, na razie samochód za przeszkadza. Czekaj, źle. O, nie w tę stronę. Drugą. Siedzimy sobie właśnie tu. Za telefonem. Tam jest beach bar, nazywa się Płuczka. A czemu to taka dziwna nazwa, nie? No Płuczka od płukania cukru chyba. Tak? Aha. A nie, Płuczka. Buraki surowe płukali. Jak z pola chłop przywiózł buraki, to trzeba je wypłukać z piachu i dopiero szły na przerób do cukrowni. No, no to my tu właśnie mamy taki widok. A nie odpięliśmy auta nawet od haka. Tak, Mariusz nie odpiął, bo stwierdził, że nie ma sensu. Na jedną noc, to co tam, nie? Czekaj, przyłączymy się. Znacie, że to jezioro jest brudne. Nie. A poszłem i wbrew pozorom jest w miarę czyste. Zaraz pójdziemy, bo ja jeszcze nie byłam tam nad tym jeziorem. Mhm. O kurde, pokazać tego. Ja już byłem. Powodzę. Znaczy, ja nie wiem, czemu ty masz odwrotnie ten joystick. Na dół to masz do góry. Ty masz. Dobra. Ale wydaje mi się, że za pierwszym razem miałaś dobrze. No właśnie, nie wiem co tu się stało. Coś żeś jakieś funkcje przestawiła może. Coś przestawiłam. Herbata jest tragiczna. Tu także widzicie, że dzisiaj jest bardzo grzeczny. Jesteśmy bardzo grzeczni, nie pijemy. Jesteśmy zawsze grzeczni. Tak, nie śmiejemy się z Oli na przykład. No. Semin. Dzisiaj ma odpust. Dzisiaj mam odpust, tak.
Ogólnie jest bardzo fajnie, tylko że... Towarzystwo jest zmęczone. Zmęczone jest po basenie po prostu. Basen dlatego jest. Mówię, że kończymy, bo po prostu musimy iść już spać. Włączamy 07. No, 07, bo Mariusz ostatnio odkrył w telewizji swój nowy odcinek, nowy stary. Kielich, jaki to? Kielich z bursztynami. Kielich z bursztynami odkrył, po czym poszedł spać. Myślałem, że 07, ale w postaci płynnej. I sobie chcę włączyć, nie, bo można. Nie pamiętam. Bardzo dobrze się śpi na tym 07, nie? 07 się śpi jak po 07. No, to prawda. Mi się cały czas odpina ta kiecka. Jak idę, dzisiaj poszłam na stację benzynową, a tu dwa guziki mi się odpięły. O, i mi się odpiął ten guzik. Ja chcę kromkę z pasztetową. I nie świeci ta lampa jedna. Będziemy mieli tutaj... Ciemno? Tu świeci jakaś? No, a tak. A może te się zapalą, bo tutaj wzdłuż są jeszcze te lampy. Może to się zapalą. Pali się tam, nie narzekajcie. Nie jest no tak wcale źle. Ja jeszcze wam wyjdę na pomost tam, na jezioro. Idziemy, Mariusz, na sekundę na jezioro? Na jezioro. Nie idziesz spacerek. Na jezioro? To ja z Markiem pójdę, bo Mariusz już zasypia, widzę. Pójdziemy tam, bo ja tam nie byłam. To wam pokażę jeszcze. No. Jezu. Bo no tu jest przesrane. Bo właśnie ja już bym też się zabiła. Jest bo wychodziłam plastikiem. Tak, jest wyłożony tutaj. Taki ażurem plastikowym. Ażurek jakiś plastikowy jest wyłożony i takie to jest śliskie. Mamy ten stopień do wchodzenia do przyczepy, jak to się nazywa? Plastikowe. To się tak ślizgałam, się już wyrypała za pierwszym razem. Dobrze, że gdzieś nie miałam żadnych klapek, tylko byłam na bosaka, bo jakbym znowu była w klapach, znowu bym rypła z tego. Boże, jakoś mi jedna noga została w przyczepie, jedna na zewnątrz, klapek mi w ogóle spadł. Nie, to by miałam klapki. Nie, nie miałam. No się nic nie stało. Nie wiem, kto tu wymyślił tą podłogę. A która jest godzina? Bardzo śliska, niebezpieczna. I Marek teraz też wychodził, by się wywalił. Dobra, także kończymy. Ja wam tylko jeszcze pokażę właśnie to tutaj, bo zaraz też nie będzie widać za fajnie, bo już się ściemnia. Którą to mamy godzinę? Nie wiem. Nie wiesz? Ola, jak mamy iść, to chodź, póki jeszcze widno. No właśnie, mówię, idę. No, także kończymy. Dziękujemy za dzisiejszego vloga. Prosimy o subskrypcję, łapki do góry, pozostawienie komentarza. Będzie nam bardzo miło. Do zobaczenia. Do kolejnego vloga. Cześć. No, kochani, i tak wygląda właśnie. Czekajcie, ja wam obrócę. O, wyszłam teraz z przyczepy. Tak to się prezentuje. Tutaj no, tutaj są właśnie z tyłu te budynki. Ja wam to chyba już pokazywałam dzisiaj, bo ja już powiem wam, że jestem tak śpiąca i rozkojarzona. My tu stoimy, zobaczcie. O tym tutaj mówiliśmy, o tym coś takiego. Bardzo to niebezpieczne. Wychodzicie z przyczepy, to się ślizgacie. No i tutaj tak to sami jesteśmy. Tu są tylko słupki z prądem. Tam widać ten słupek z prądem. Tam jedliśmy zapiekankę w tej przepompowni to zwierzą. No i tutaj teren taki. Lampy właśnie się pozapalały, plac zabaw. O, Ewunia się huśta. Plac tak, widzę. Ale ona nie chce chyba być na wideo. Tyłem będzie. Ty nie chcesz chyba być na wideo? Ty nie chcesz być na wideo? No to tyłem tam trochę jesteś. Jak się huśtasz ładnie. Idziemy nad jezioro, bo zaraz nic nie będzie. A to nie ma takich. Cześć Ewa! To cześć! Która godzina jest w ogóle? Kto to wie, która jest godzina? 8? Co ty mówisz, Mariusze? Tu jest jakaś ratowników. Zaleca się wchodzić do wody w obuwiu ochronnym. O kurde, bo może jakieś kamore. Kamole. O, dlaczego? Skar nie. Kąpiel na własną odpowiedzialność. Plaża nie strzeżona. Czyli tutaj? Nie bardzo. Nie bardzo. A tam w Gołchowie gdzieś? Trzech ratowników dzisiaj siedział. No. A, no rzeczywiście jest takie coś. O, to jakieś takie. No. Nie wiem, tu się chyba nikt nie kąpie, nie? Nie.
Patrz, że tam, to są wszystko ptaki, tam daleko? Tak. A wiesz czemu może, bo tu jednak była fabryka, przemysł, coś tam, coś może tu rzucali, czy co? Może. Chodź na pomoc. Idziemy na pomost. Nie wiem, czy wam tak zostawi. O, tak wam zrobię. Nie będą się świeciły? Czemu? O, o tych mówimy. Dobra, idziemy tam na pomost. Ale rowerki. Rowerki wodne. Można sobie wypożyczyć. Będzie zimno? No właśnie mi coś chłodno. A, bo ja tak z marszu idę, bo tak raz, dwa i... Tu jakieś coś, nie wiem co to... Co to jest, Mariusz, tutaj? Kanał. A, jest tutaj faktycznie. Kanał jakiś. No, idziemy sobie. A oni tam poszli na pomost? Tu są. I to jest ten bar jakiś, Płuczka. Bar Płuczka, teraz już zamknięty, bo to podobnież do 18, ale można się coś napić. Zjeść to raczej nie, to tam są restauracje na terenie. Zjeść nie, raczej tylko się napić. I tu są właśnie toalety. Podobnież tutaj w tym kontenerze, ale tylko właśnie jak jest bar czynny, więc już są nieczynne. O, łabątki. Tu jakaś para zakochanych siedzi. Jacyś starzy ludzie tu siedzą. Nie pierdzą. Jednak. Gęsi. To są łabątki. Łabątki. Żeby nie ruszył do boju. No. Bo małe są, uważaj. Ja będę za siebie leciał. No. Nie, przestraszyły się, uciekają. O, te malutkie chcą przypłynąć. To są kaczki tam. A, kaczki, no. Tak, te małe to kaczki. Chcesz na rowerek? Na rowery. Mogę je. Taś, taś. Siadaj, Mariusz, na leżaku. Patrz, jak fajnie. Słońce. Podziwiać można. Mariusz, słońce, ściekami, no. Plaża jest. Ale tam też widzą, że do wody wchodzi. Tam pisze w ogóle, że jest zakaz, na własną odpowiedzialność wchodzisz. No wiesz dlaczego? Bo jest co, dlaczego? Bo nie ma ratownika. Tak, bo jest plaża niestrzeżona. Jakaś rozmowa w tle. Ale jak tu fajnie, nie? Na tym pomoście. Tak dużo wody, nie? Super. Tam żaglówka. O, rzeczywiście komary. Kurde. No tu my żeśmy jechali tą drogą i było widać, to jest no. To nie ten zalew było widać, tak? Nie, chyba nie. Chyba nie.
Dopluć tu do końca. Ruszamy do końca. O, gubi ostrość, aha. Zdziwiony jest, że tak dużo wody. To wygląda jak w tym, Mariusz, w twoim serialu. Zobacz. Przepraszam? No. W którym kogo? No, w Zerysie. Taki pomost, nie? Jeziorko. Zamorze to. Co za to? Ale mi się coś w telefonie zmieniło. Jakieś takie szare mam. Dziwnie się zrobiło. O, teraz mi się. A tak to mi się zmieniło jakieś fioletowo-szare. Kaczuchy, ale ciepło jest, nie? Tylko, że właśnie komary jakieś nas atakują. Idziemy. Zjem sobie chleba z pasztetką, z ogórkiem i idę spać. Włączysz 07, będzie idealne na sen, nie?